Witaj, how are you? Co tam u Ciebie słychać, ok? Witam, ciocie. Tak, ciociu, u mnie wszystko w porządku, nie martw się. Lepiej powiedz, jak Ty sobie radzisz sama tak na tej kwarantannie? Mam nadzieję, że wygodnie Ci w moim skromnym mieszkanku. U mnie jest wszystko ok, nie martw się, nie jestem jeszcze przecież taka stara. Radzę sobie przecież. Mam zresztą Wi-Fi. I zamawiam wszystko przez internet. Dowiozą mi. A zresztą, gdzieś ty widziała tacy mili, młodzi dostawcy. Tak ostatnio już nadrabiam w czytaniu. Muszę zamówić parę kosmetyków. Jakoś tak mi się pokończyły. Kosmetyki muszę zamówić, wiesz, kochana. O, chyba coś dzwoni. Poczekaj. To chyba moja Margarita przyszła. Dzień dobry. Proszę pani, pizzę przywiozłem. Dzień dobry. Proszę zostawić tutaj. Thank you very much. O, mój panie, a gdzie maseczka? Bez maseczki? Ciociu, daj spokój. No wie pan co, ja się czuję narażona przez pana na koronawirusa. O nie, ja tak tego nie zostawię. Zadzwonię do pana pracodawcy. Ciociu, a dzwoni pani sobie gdzie chce. Do widzenia. Tylu ludzi zamawia pizzę. Widziałaś, kochana? Co za cham podły. No nie, naraził mnie. Na takie coś słyszałaś tego? Ty będziesz świadkiem. O nie, ja nie dotknę tej pizzy. Na pewno. A jeżeli na nią nakichał? Nie, ja na pewno nie dotknę. Puh! Ciociu, daj spokój. Ja ich urządzę. Do sanepidu ich podam. Ciociu, uspokój się. Nic się nie stało. Przecież tylu ludzi zamawia pizzę. O nie. Zajmę się tym na pewno. Ale później. No widzisz? I popsuli mi humor. Muszę się teraz odkazić. A ty tam kiedy wracasz? O nie martw się. Ja wrócę dopiero jakoś za tydzień. A co u Magdy? Kontaktowałaś się z wujkiem? Jak myślisz, czy to prawda to, co oni mówią? Dawno z nią nie rozmawiałam. A to tam może u niej być słychać. Dobrze się trzyma. Nawet się jej przytyło trochę tu i tam. Pewnie przez tą koronę, wiesz, mało się rusza. No tak, ciociu, tak, roztyła. Nasza becząca trzydziestka. Jak to ona? Bez metki nie ma podnietki. Myślę, że da sobie radę. No tak, ciociu, tak, tak. A jeszcze wiesz co? Chciała pożyczyć ode mnie pieniędzy. Ty sobie jakoś przecież radzisz. Żyjesz na wysokim standardzie. Twój narzeczony ci to przynajmniej zapewnia. I to jest okej. Dlaczego ona nie może? Tak, ciociu, ale pamiętaj o tym, że jesteś chrzestną Magdy. Chyba nie wypada odmówić. Może jednak jej pomożesz. No wiesz, powiedz mi lepiej, co tam u was, kochające wróbelki. Nadal? Jesteście tacy zakochani? Muszę koniecznie poznać tego twojego narzeczonego. Naprawdę jest taki inteligentny, przystojny. Tak jak mówiłaś? Tak, ciociu, jest mega pod każdym względem. Bogaty, przystojny, tak? Miły, z poczuciem humoru. Przy nim nigdy się nie nudzę. No lepiej trafić nie mogłam. Ale później ci to wszystko powiem, bo właśnie dzwoni do mnie Magda. Pa, ciociu, buziaczki! No pa, pa, moje kochanie. Pa, pa, my darling. Kisów moc. Cześć, siora. Cześć, Emilko. Ty, sorry, że się tak już dawno do ciebie nie odzywałam, ale teraz, wiesz, z joggingu wracam. Pobiegałam trochę. Wczoraj gadałam z ciotką, tą starą Zozą. Powiedziała, że jestem gruba, więc, wiesz, nie mam wyjścia. Chciałam zadzwonić wcześniej, ale, wiesz, zawsze coś. A witam, kuzyneczko. Właśnie rozmawiałam z ciotką Heleną i wspominała o tobie. A, to pewnie też powiadomiła cię, że chciałam od niej kasę, co? Plotkara jedna.
fakt. Wspominała, że chcesz pożyczyć od niej pieniądze. No. Wiesz co, tylko jest problem, bo ona wcale nie jest chętna, żeby mi je pożyczyć. A one są mi potrzebne na wczoraj. Wiesz co, kochana, a może ty byś mogła, co? No, wiesz, zależy ile chcesz. Ja sama nie mam większej gotówki, ale mogę porozmawiać z narzeczonym. Zresztą on cię lubi. Może się zgodzi, no bo ciotka... No, ciotka, znasz ją przecież. Ale ona jest też, wiesz, nieobliczalna. A pamiętasz tego Kazika i jej pierwszego męża? Że on też tyle z nią wytrzymał. Ja się długo w ogóle nad tym zastanawiałam, wiesz? I jeszcze przepisał jej chatę pod Giżyckiem w spadku, wiesz? Ale to ja nie wiem, czy ty o tym słyszałaś. Ale ja to tak myślę, wiesz co, że ona tak między nami chyba dobra jest w tym sporcie. A co z Harrym? Zostawiła go? Nie wróci już do Stanów? Wiesz co, ja nie wiem. Nic nie słyszałam na ten temat, ale pewnie domyślasz się, gdzie ja to dokładnie mam. Niech sobie ona lepiej wsadzi ten swój nos w książki, które tak lubi czytać, a niech zostawi cudze sprawy, niech się przestanie wtrącać. Tak będzie najlepiej. Już nie bądź taka, to starsza kobieta. Jasne. Dzięki, Emilka. Czekam na telefon, jakbyś coś wiedziała. Pa.